serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Thank you.
Artur Gadowski i zespół Mira. Dziękujemy serdecznie. Fajny koncert, prawda? Proszę Państwa, jednak powoli zbliżamy się do czegoś, na co czekamy od samego początku. Zbliżamy się już do finału. Szanowni Państwo, już za chwileczkę spełni się chyba marzenie wszystkich. Zdarzy się coś, na co czekają wszyscy, na co czekają rodziny Natalii, rodzina Mateusza, na co czekają marzyciele, na co czekają wszyscy wolontariusze w Fundacji Mam Marzenie i na co my wszyscy tutaj zgromadzeni czekamy. Za chwilę, moi drodzy, staniemy się świadkami spełniającego się prawdziwego marzenia Mateusza. W sali Teatru Polskiego rozbrzmi piosenka Wspomnienia. Słowami Natalii zostanie opowiedziana historia każdego chorego dziecka. Historia, którą opowiedzieć miał Mateusz. Ponieważ nie mógł tego zrobić ze względu na postępującą chorobę, wolontariusze Fundacji Mam Marzenie postanowili zaprosić znanych artystów, by wykonali piosenkę Wspomnienia. Szanowni Państwo, to naprawdę wielka chwila. Ja jestem ogromnie szczęśliwy, że mogę być świadkiem takiego magicznego momentu, momentu, w którym spełniają się czyjeś marzenia. Drodzy Państwo, zapraszam teraz na scenę osoby, wykonawców, którzy zgodzili się charytatywnie wykonać i nagrać utwór dla naszych marzycieli. Zapraszam na scenę kompozytora muzyki Patryka Chulkowskiego. Duże brawa dla Patryka. Jest z nami również zespół Patryka, zespół, który nazywa się H&P Squad, w składzie, który wymieni Iza. Tutaj muszę podeprzeć się kartką, ponieważ jest to wiele bardzo dobrych osób, którzy zgodzili się dla nas i przede wszystkim dla Mateusza i Natalii zagrać na naszym koncercie. Helena Matuszewska, pierwsze skrzypce. Paulina Kardas, drugie skrzypce. Aleksandra Olczak, altówka. Ja sobie tak koło pani Heleny stanę, dobrze? Chwilkę. Zuzanna Falkowska, wiolonczela. Mateusz Dobosz, bas. Kamil Sidziak, perkusja. Mateusz Szemraj, gitara elektryczna. Mateusz Wójcik, gitara akustyczna. Oraz Patryk Chuńkowski, fortepian. Patryk, przedstawiam Państwu również chór gospel Sound and Grace. Dobrze wymieniłem nazwę? Dobrze, bardzo. Bardzo długo. Szczególnie my, wolontariusze, czekaliśmy na ten moment od półtora roku. Myślę, że rodzina Mateusza, rodzina Natalii również bardzo oczekiwała tego momentu. Drodzy Państwo, w piosence Mateusza i Natalii Wspomnienia Dorota Miśkiewicz oraz Mieczysław Szcześniak. Wielkie brawa. Aby moment był jeszcze bardziej podniosły. Dorota Miśkiewicz, Mieczysław Szcześniak. Wspomnienia! Czasem ciężko wybrać z dni życia trudami.
Dorota Mieszkiewicz, Mieczysław Szcześlak. Gorące brawa dla naszej artysty. Hank Peskład, Patryk Kulkowski oraz Phil Gospel, Sandy Grace. Szanowni Państwo, dziękujemy serdecznie. Ja myślę, że tak wspaniała piosenka zasługuje na to, żeby... Pani Dorota mówi, że żeby jeszcze raz, ale dobrze, żeby jeszcze raz równie dobrze zabrzmiała. Szanowni Państwo, tak na zupełnie już finału. Chcielibyśmy oprócz wszystkich tutaj wspaniałych artystów, którzy już są na scenie. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich artystów, którzy występowali dzisiaj z nami. Zapraszamy bardzo serdecznie Kasię Rościńską, Ewelinę Kieszkowską, panią Annę Jurcztowicz i pana Krzesimira Dębskiego, chór Query Cantores Placenses oraz oczywiście zespół IRA. Wszystkich artystów zapraszamy raz jeszcze, aby towarzyszyły pani Dorota Miśkiewicz i Mieczysława Szcześniaka jeszcze raz wystąpili w piosence Wspomnienie. Szanowni Państwo, myślę, że to jest moment, w którym na scenę powinny wejść również dwie wspaniałe osoby, Iza, bez których ten koncert na pewno nie odbyłby się. Zapraszamy na scenę organizatorki dzisiejszego koncertu, Patrycję Paziewską i Annę Żurawską. Zapraszamy, wielkie brawa dla nich. To są dziewczyny, dzięki którym tu jesteśmy, dzięki którym mogą spełniać się tak wspaniałe marzenia, Patrycja. Ania, zapraszamy na scenę. Wszystkim Państwu dziękujemy serdecznie za to, że przybyliście tutaj na ten koncert, że dzięki Wam, razem z Wami mogliśmy spełniać marzenia, mogliśmy przeżywać te wzruszające chwile. Zanim nastąpi uroczysty finał, chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim tu zebranym, podziękować wszystkim marzycielom, podziękować całej Fundacji Mam Marzenie, wszystkim rodzinom marzycieli i wszystkich rodzin świata. Chciałbym podziękować za objęcie patronatem honorowym prezydentowi miasta Płocka, panu Mirosławowi Milewskiemu oraz panu marszałkowi województwa mazowieckiego Adamowi Struzikowi. Dziękuję wszystkim artystom, wszystkim którzy przyczynili się do tego, żeby ten wieczór był taki, jaki był. Dziękujemy również rodzinom Mateusza. Tak, dziękujemy rodzinom Mateusza, bliskim, bratu Michałowi. Dziękujemy także mamie Natalii oraz jej znajomym, a także przyjaciołom rodzin. I gratulujemy Wam, zazdrościmy Wam, że byliście, jesteście i będziecie bliskimi takich osób, które mają tak wspaniałe marzenia, które to marzenia dają nadzieję wielu osobom na świecie na to, że i ich kiedyś się spełnią. Szanowni Państwo, dziękuję również Izie, która razem ze mną poprowadziła ten koncert. To był jej debiut sceniczny. Iza, która również jest wokalistą Fundacji Mam Marzenie. Dziękujemy również wszystkim partnerom i sponsorom, których mam nadzieję jeszcze na koniec już na telewizji będziemy mogli nazwy jeszcze raz zobaczyć. A teraz już wielki finał. Wspomnienia. Zapraszamy ponownie do wysłuchania piosenki Wspomnienia. Gdy smutne chwile znajdą cię, gdy w sercu twym zagości lęk, gdy samotność pokona, a bezradność łamami. Czasem ciężko wygrać z tymi
wspomnienia chwilę. Mówmy tak, a jednak pokonią strach. Mają w sobie moc i siłę roztopić nawet samą lęką piłę. Cudem wspomnienia chwilę. Mówmy tak, a jednak pokonują strach. Mają w sobie moc i siłę roztopić nawet samą lęką piłę. Realizacja marzeń pomaga w tym i zmienia lęki w mary pył. Gdy nadejdą smutne dni, ta magia przed oczami nam lśni. Cudem wspomnienia chwilę, równe tak, a jednak pokonują strach. Mają w sobie moc i siłę roztopić nawet starą lęką piłę. Cudem wspomnienia chwilę, równe tak, nawet stronę kupiłem. Pozwala przebrnąć przez trudny czas. Przebrnąć cudach życia po samym nas. Cudę wspomnienia, mówię prawdę, a kiedy pokonują strach. Pozwala przebrnąć się, roztopić nawet stronę. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Ja chciałem tylko powiedzieć, że w trakcie piosenki udało mi się zaprosić na scenę wolontariuszki Fundacji Mam Marzenie oraz naszych marzycieli. To są bohaterowie marzeń, bohaterowie najważniejsi. Dziękujemy serdecznie wszystkim artystom, dziękujemy wszystkim sponsorom, wszystkim patronom, dziękujemy wszystkim gościom. Szanowni Państwo, to wielki zaszczyt być w takim miejscu, w takim towarzystwie, z takiej okazji. Dziękujemy raz jeszcze za przybycie na koncert Fundacji Mam Marzenie, Magia Marzeń. To są wspomnienia, chwile, których na pewno nikt z nas nie zapomni. I to są wspomnienia, dla których warto żyć i się spotykać. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie, dziękuję w imieniu swoim. Jestem dumny, że mogłem spotkać się z Wami wszystkimi. Przede wszystkim chciałbym podziękować Patrycji i Ani za to, że zaprosili mnie tutaj. Dziękuję wszystkim artystom. Hej, 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 nie chowaj się tutaj. Patrycja, Ania, chodźcie do przodu, to dzięki Wam jest całe to zamieszanie. No nie kiwać głową, proszę bardzo. Zrobiłyście kawał dobrej roboty. Patrycja i Ania. No to co? Słuchajcie, co się robi w takich sytuacjach? Patowa sytuacja towarzyska.
Wasze rubis. Publiczność nie chce wyjść. Jeszcze raz, przynajmniej refren, jeśli to jest możliwe. Kto pamięta, niech śpiewa razem z nami. Od refrenu, tak. Przepraszam, to dla przypomnienia, to jest tekst, który napisała Natalka, a miał zaśpiewać Mateusz. Myślę, że zaśpiewał razem z nami, będzie śpiewał już wiele razy. Zapraszamy do odbioru tych płyt przy wyjściu. Dobranoc.